Oglądany w ponad 50 krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. I już w Polsce. Prawdy nie można zobaczyć. Prawdy nie można zmierzyć ani kupić. Trudno nawet powiedzieć, czym jest prawda w czystej postaci. Jednak od tysiącleci miliony ludzi na całym świecie próbują do niej dotrzeć. Nie ma osoby, która chciałaby żyć w kłamstwie. Każdy próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie leży prawda. Nasza odpowiedź brzmi tu, pośrodku. Dokładniej mówiąc, na tym krześle. To krzesło czeka na osobę, która gotowa jest szczerze powiedzieć prawdę. Osobę, która nie ma nic do ukrycia, która opowie nam o sobie wszystko, od początku do końca. Tylko czy jest w Polsce choć jedna osoba, która jest gotowa spojrzeć prawdzie w oczy? Dowiemy się, oglądając Moment prawdy. Można powiedzieć, że w tym programie zadajemy najprostsze pytania, bo każdy gracz zna wszystkie odpowiedzi. Podczas badania wykrywaczem kłamstw zadajemy mu ponad 100 pytań dotyczących jego życia. A zatem uczestnik zna pytania i wie, jak na nie odpowiadał. Ale tylko my, dzięki analizie wyników badań, wiemy, kiedy uczestnik skłamał, a kiedy powiedział prawdę. Do programu wybraliśmy tylko 21 pytań i za chwilę jeszcze raz tu w naszej obecności będzie musiał się z nimi zmierzyć. Grzegorz Przybyło ma 26 lat. Studiuje politologię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnowie. Jest kawalerem. Interesuje się polityką. Dwukrotnie startował w wyborach parlamentarnych. W wolnych chwilach wędkuje. Grzegorz został poddany badaniu na wykrywaczu kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Grzegorz odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy 21. Przed nami Grzegorz Przybyło. Dzień dobry, witam. Zapraszam. Grzegorz, powiedz, skąd pomysł, żeby zgłosić się do tego programu? Ten program uważam za bardzo ciekawe doświadczenie. Poza tym, no, myślę, że tradycyjny powód, gotówkę, jaką można wygrać. Czy pieniądze mają dla Ciebie znaczenie? No, myślę, że jak dla każdego z nas. Ja przypomnę zasady. Nasz program podzielony jest na 6 etapów. W pierwszym etapie usłyszysz 6 pytań. Potem tych pytań będzie coraz mniej. 5, 4, 3, 2, 1. Do wygrania jest coraz więcej pieniędzy. Zaczynamy od 5 tysięcy, 15, 30, 75, 125, 250. Tyle można wygrać, ale za każdym razem pytania będą coraz trudniejsze. Coraz trudniej będzie znaleźć odpowiedzi na te pytania. W każdym momencie możesz się wycofać. Może nie w każdym. Przed zadaniem przeze mnie pytania. Jeśli zgromadzisz jakąś kwotę, możesz powiedzieć stop, wystarczy, zabieram te pieniądze. Jeśli nie usłyszę odpowiedzi, wycofasz się albo powiesz nieprawdę, tracisz wszystkie pieniądze i odpadasz. Czasami trudno jest powiedzieć prawdę. Są takie sytuacje, ale mam nadzieję, że wspierać Cię będą Twoi bliscy, którzy są z nami w studiu. Poznajmy ich. Maria Przeklasa, mama syna. Krzysiek Stes, jestem kolegą Grześka. Długoletnim kolegą? Od dzieciństwa. Aha, od na jednym podwórku? Razem. Przy jednej ławce. Czyli nie macie przed sobą żadnych tajemnic? Myślę, że każdy człowiek ma tajemnicę. No to może dzisiaj dowiesz się czegoś ciekawego o Grzegorzu. I jeszcze jedna osoba. Antoni Rysak, wujek dla Grześka. Bardzo mi miło. Czy możemy rozpocząć naszą grę? Tak, jak najbardziej. Rozpoczynamy pierwszy etap. Dowiedzieliśmy się, że mimo, że jesteś młodym człowiekiem, dwukrotnie brałeś udział w wyborach parlamentarnych. Tak. Nie udało się. Nie udało się, niestety. Jak sądzisz, jakimi cechami powinien być obdarzony polityk, żeby zaszedł
bardzo wysoko? No na pewno, co myślę, że jest bardzo ważne, prawdomówność, charyzma pewna, pomysłowość, energiczność, młodość, no i przede wszystkim inteligencja, kultura osobista. To myślę, że takie najbardziej popularne cechy, jakie powinien nie tylko posiadać polityk, ale każdy z nas. Pytanie pierwsze. Czy zrobiłeś coś, co trzymasz w tajemnicy, a co mogłoby zrujnować twoją karierę polityczną? Czy kiedykolwiek miałeś fantazje erotyczne w czasie nabożeństwa? Czy zamieściłeś w internecie swoje zdjęcia, na których jesteś nago? Czy jesteś prawiczkiem? Czy kiedykolwiek zrezygnowałaś z uprawiania seksu, ponieważ wolałaś obejrzeć odcinek ulubionego serialu? Pytanie pierwsze. Czy zrobiłeś coś, co trzymasz w tajemnicy, a co mogłoby zrujnować twoją karierę polityczną? Nie. Ta odpowiedź to... prawda. Ciekawe, jaką odpowiedź byśmy usłyszeli, gdybyśmy podłączyli do wykrywacza kłamstw naszych czołowych polityków, jak sądzisz? Ja myślę, że każdy polityk ma coś tam gdzieś na sumieniu. No... Poza tobą. Poza mną, oczywiście. Powiedz mi, czy wygląd zewnętrzny ma wpływ na decyzje wyborców? Na pewno wyborca ocenia przyszłego polityka, bądź polityka po wyglądzie, po tym na przykład jak chodzi, gdzie chodzi, oczywiście. Jak się ubiera? Jak się ubiera, to przede wszystkim. Jaką ma fryzurę? No, to też bardzo ważne, uważam. Pytanie drugie. Czy uważasz się za przystojnego mężczyznę? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. No, no. Dobrze, ale to ważne, żeby mieć to, jakby dobre samopoczucie i świadomość swoich dobrych stron. Podstawa. Dobrze, to wiemy, że z wyglądem zewnętrznym w porządku, a twardy charakter? No myślę, że na pewno w polityce trzeba mieć twardy charakter. Ja bym to ujął, że tam trwa ciągła walka. Polityka to... Trzeba być twardzielem. No, trzeba wiedzieć, kiedy być twardzielem. Trzecie pytanie. Czy marzyłeś kiedykolwiek, aby wcielić się w postać Supermana? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Jak myślisz, jak zareagowaliby mieszkańcy twojej miejscowości, gdybyś przechadzał się po okolicy w obcisłym stroju Supermana? Wiesz, ja myślę, że gdybym był Supermanem, fajnie bym wyglądał oczywiście. Nie chodziłbym, tylko bym latał. A, no dobrze, a jakby tak zobaczyli takiego Grzesia frunącego? No myślę, że ciekawe by to była sensacja. Dbasz o siebie? Tak. O swój wygląd? No, tak jak każdy z nas. No, różnie to bywa. Jedni no, bardziej, drudzy mniej. Ty jesteś z tych, którzy bardziej, czy tych, którzy no, mniej? No nie, na pewno z tych, którzy bardziej. Pytanie czwarte. Czy pastowanie butów zajmuje ci więcej czasu niż mycie zębów? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Buty ważniejsze od zębów? Wiesz, ja myślę, że wszystko jest ważne. Zęby można szybko, zależy jak to ma wprawę, szybko i dobrze umyć. A co na to twój dentysta? Nie boję się dentysty przede wszystkim, poza tym jest młoda dentystka, więc jak najbardziej do niej mogę iść. Aha. Na wizytę oczywiście. Czy lubisz ruch na świeżym powietrzu? Tak. Pytanie piąte. Czy chciałbyś czasem spacerować swobodnie po swoim ogrodzie nago? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. W
Skąd wiesz, taki pomysł? Ja myślę, że jest w każdym z nas coś takiego, że chciałby się czuć swobodnie, a na pewno nagość jest tego pewnym wyrazem. Mhm. Jesteś marzycielem? Myślę, że tak jak każdy z nas. Marzy, ma jakieś swoje marzenia, marzy o czymś. Pytanie szóste. Czy łatwiej ci przypomnieć sobie jakąś miłosną scenę z komedii romantycznej niż radosne wydarzenie ze swojego życia? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Czy to dlatego, że bardzo lubisz komedie romantyczne, czy dlatego, że nie masz takich fajnych wspomnień z dzieciństwa na przykład? Wspomnienia mam, tak jak każdy z nas. I te dobre, i złe. Jakie było twoje dzieciństwo? Ja myślę, że zaliczyłbym tak w skali punktowej od 1 do 10, 5. Czego ci brakowało? Wiesz co, ja myślę, że tutaj przede wszystkim ojca prawdziwego. Cóż jeszcze mogę dodać? No i wolnego czasu, takiego beztroskiego dzieciństwa. Od bardzo wczesnych lat pracowałem, więc czas szybko mija, gdzieś to dzieciństwo przeminęło właśnie tak szybko. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Zakończyliśmy pierwszy etap. Wygrałeś 5000 zł. Cieszę się bardzo. Czy chcesz odpowiadać na pytania w drugim etapie? Przypomnę, 5 pytań. Pytania trudniejsze. Gramy o 15000 zł. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Gram dalej. Grzegorzu, rozpoczynamy drugi etap gry. W drugim etapie 5 pytań. Do wygrania 15000 zł. Pytania mogą być trudniejsze. Zacznijmy od razu. Dobrze. Pytanie 7. Czy uważasz się za dobrego katolika? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Co to znaczy dziś we współczesnym świecie być dobrym katolikiem? Starać się postępować według dekalogu 10 przykazań. No przede wszystkim ja przez to rozumiem uczestnictwo we mszy, modlitwa codzienna. Często chodzisz do kościoła? Tak, co tydzień. Pytanie 8. Czy kiedykolwiek miałeś fantazje erotyczne w czasie nabożeństwa? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Uśmiechnąłeś się. No, tak bywa. Ale troszkę purpury na twarzy też widzę. Zawstydziłeś się również? Wiesz, no, dziwne, żebym się nie zawstydził, skoro pierwsze było pytanie, w jaki sposób zaprzeczeniem drugiego. Myślisz, że zaprzeczeniem? Wiesz co, ja myślę, że patrząc tutaj dobro, zło, takie rzeczy się nie dzieją człowiekowi, wiesz, któremu jest wszystko obojętne. Szatan złego nie kusi. Tak to ujmę w skrócie. Czyli trafił na dobrego Grzesia, a Grześ uległ. No niestety, muszę się przyznać, jestem prawdomówny. Pytanie 9. Czy jesteś zadowolony ze swojego życia seksualnego? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Czy chcesz usłyszeć następne pytanie? Tak, chcę usłyszeć. Gram dalej. Pytanie 10. Czy jesteś prawiczkiem? Widzę, że te pytania teraz mają taki jeden podtekst. Tak.
Ta odpowiedź to... prawda. No to ja czegoś tu nie rozumiem. No wiesz, ja nie wiem, co możesz nie rozumieć. Nie, no z czego jesteś zadowolony? Słuchaj, na wszystko przyjdzie czas. Czyli na razie jest dobrze tak, jak jest? No, myślę, że tak. Czy to jest kwestia twoich przekonań? Dokładnie. To jest związane właśnie z religijnością moją. Czy w takim razie z inicjacją seksualną, tak to nazwijmy, będziesz czekał do ślubu? Tak, dokładnie. Uda ci się? No, wiesz, do tej pory udawało, więc myślę, że wytrwam. Masz w tej chwili dziewczynę? Nie mam w tej chwili dziewczyny. Miałeś dziewczynę, z którą chodziłeś dłużej? Nie miałem dziewczyny. Wiesz, ale mam koleżanki. Cieszę się. Myślę, że za taką wytrwałość należą się brawa. Mało jest osób, które konsekwentnie są przy swoich przekonaniach. Pytanie 11. Ostatnie pytanie w tej części. Czy pomyślałeś, że gdybyś nie mieszkał z matką, ułożyłbyś sobie życie z inną kobietą? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Masz 26 lat, mieszkasz z mamą. Czy to znaczy, że mama jest jakąś przeszkodą w ułożeniu sobie nie, życia? Nie, wiesz, skądże, wiesz, w tej chwili co prawda studiuję, w przyszłości jak skończę studia chciałbym podjąć lepszą pracę. To jest pewien etap, że tak powiem, wyjść z domu i iść na swoje i tak dalej. Mama tu nie jest żadną przeszkodą, no ale no, trzeba po prostu to wszystko dobrze, uważam, zaplanować. Nie tak nagle, takie bym powiedział, radykalne zmiany w swoim życiu wprowadzać. Chciałem mamy zapytać, a nie czuje pani, no, że być może jest pani przeszkodą w ułożeniu sobie? Nie, nie. Nie ma czegoś takiego? Nie ma. Jak tak rozsądnie planujesz przyszłość, to możesz doliczyć 15 tysięcy złotych do tej przyszłości, bo tyle w tej chwili wygrałeś. Zakończyliśmy drugi etap. Następny etap gry to 4 pytania, ale przypomnę, że w tej chwili możesz powiedzieć, że kończymy. Bierzesz 15 tysięcy złotych, ściskamy sobie dłoń. I do zobaczenia w parlamencie. Gram dalej. Tak daleką przyszłość nie wybiegam. Jeżeli chodzi o parlament. Ale czy powinien gram grać? Dalej. Jeżeli chce, to tak. Przyjaciel co powie na to? Decyzja należy do niego. Ty co byś zrobił? Ja bym grał dalej. Wujek? Co radzi? Nie gra! Może pytania nie będą skierowane tylko w jedną stronę. A. Te pytania również mogą dotyczyć ciebie. Tylko, że on nie musi na nie tak odpowiadać jak ja. Nie, ale może usłyszeć prawdę, którą niekoniecznie chciałby poznać. No zobaczymy, przekonamy się. Rozpoczynamy trzeci etap. Na ile ważna jest mama w twoim życiu? No jest bardzo ważna, tak jak matka każdego z nas. Czy podejmując jakiekolwiek decyzje, rozmawiasz z mamą? Staram się, jeżeli te decyzje dotyczą bezpośrednio, że tak powiem, życia rodzinnego. No, czy to jest oczywiste, że rozmawiam? A twojego prywatnego? No, też. Pytanie 12. Czy kiedykolwiek podjąłeś decyzję wbrew sobie, tylko po to, by sprawić przyjemność mamie? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Czy jest pani zadowolona z takiej odpowiedzi? Tak.
zrobił coś przeciwko sobie po to, żeby mamie sprawić przyjemność. Dobry syn. Mieszkacie pod jednym dachem. Tak. Rozmawiacie o wielu rzeczach. Czy są takie tematy, o których nie rozmawiacie? Tematy tabu, takie, o których się nie porusza? Na każdy temat mogę z mamą rozmawiać. No, oczywiście każdy ma jakieś swoje tajemnice. Więc... Ale takich rodzinnych tematów tabu nie ma. Nie ma. Pytanie 13. Czy żywisz żal do matki, że dla dobra dzieci nie rozwiodła się z twoim ojcem? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Co mama na to? Tak było? Tak. Tak. Czy syn z panią kiedyś o tym rozmawiał? Tak, rozmawiał. Ja myślę, że dzisiaj, patrząc z perspektywy dzisiejszych lat, na pewno by to było inaczej. Tutaj mamie chodziło głównie o nasze dobro. No i też przede wszystkim taki pogląd krążył w dawnych czasach, zwłaszcza w małych miejscowościach, co ludzie powiedzą. Jeżeli by to były dzisiejsze czasy, to przypuszczam, że na pewno by to inaczej wyglądało. Ale z tego, co wiem, Kościół nie dopuszcza rozwodu. No nie dopuszcza, ale słuchaj, jeżeli są takie przypadki nadzwyczajne, gdzie po prostu jedna i druga strona cierpi, a zwłaszcza gdzie są jeszcze do tego dzieci, które to odczuwają, ja myślę, że tutaj... No ale co może w takiej sytuacji zrobić dobry katolik? Powinien znieść to, cierpieć, tak jak moja mama właśnie zniosła to mimo wszystko. No ale masz o to do niej żal. No mimo wszystko, wiesz, na pewno by to nasze życie inaczej wyglądało dzisiaj, jeżeli by wtedy mama się rozwiodła. Pytanie 14. Czy myślisz, że będziesz w stanie pokochać swoją przyszłą żonę bardziej niż mamę? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Mama jest szczęśliwa z takiej odpowiedzi? Tak. Wiesz, ja tutaj też myślę, że miłość do matki, a do partnerki życiowej, to są dwie różne miłości. Ale czasami pojawiają się sytuacje konfliktowe. No to wiesz, zwłaszcza jak żyje się pod jednym dachem. Ale to ja, jeżeli w przyszłości będę chciał zakładać, że tak powiem, związek jakiś, będę chciał mieć swoje lokum. Być po prostu na swoim. Tego ci życzę. Ujmując. Dziękuję. Pytanie 15. Ostatnie w tym etapie. Czy marzyłeś kiedykolwiek o tym, żeby wyjść z domu i nigdy nie wrócić? Nie. Ta odpowiedź to... kłamstwo. Tak wykazało badanie na naszym wykrywaczu kłamstw. To potwierdzili specjaliści, którzy analizowali twoją odpowiedź. Grzegorzu, w tym momencie musimy zakończyć naszą. Rozumiem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Ale swoją drogą gratuluję ci wspaniałej mamy i twojej postawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy kiedykolwiek nakręciliście z mężem film z waszych miłosnych igraszek? Czy zdarzyło ci się wąchać ubranie męża, bo podejrzewałaś go o zdradę? Czy zamieściłaś w internecie swoje zdjęcia, na których jesteś nago? Czy kiedykolwiek zrezygnowałaś z uprawiania seksu, ponieważ wolałaś obejrzeć odcinek ulubionego serialu?
Nasz program zmusza uczestników do tego, by skierowali swój wzrok głęboko w siebie. Nie wszystkim podoba się to, co można tam ujrzeć. Nie wszyscy są też w stanie to wytrzymać. Trzeba mieć odwagę i determinację, by zmierzyć się z własnymi słabościami. Ale na samym końcu czeka nagroda. Satysfakcja i ćwierć miliona złotych. Poznajmy następnego uczestnika naszej gry. Izabela Owczarek ma 27 lat. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. Mieszka w Wieruszowie. Od ponad roku jest żoną policjanta. Jest także mamą 18-miesięcznej Sandry. Izabela została poddana badaniu na wykrywaczu kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadała zgodnie z prawdą, a kiedy kłamała. Zadaliśmy jej ponad 100 pytań dotyczących jej życia, z których do programu wybraliśmy 21. Przed nami Izabela Owczarek. Gorące powitanie. Tak. Jak się czujesz? Całkiem dobrze. A jak się czułaś podczas badania wykrywaczem kłamstw? Chyba gorzej niż dzisiaj. To było pierwsze tego typu badanie w twoim życiu? Tak. Znasz wszystkie pytania? Właściwie nic cię nie powinno w tym programie zaskoczyć, ale ta nutka niepewności jest. Zawsze. I nerwy też. Też. Tym bardziej, że w studiu są twoi bliscy. Pora, tak, żebyśmy ich poznali. Dzień dobry, nazywam się Kamil Owczarek, jestem mężem Izy. Jak długo jesteście małżeństwem? Od 18 miesięcy. A znacie się? Już prawie 3 lata. Następna osoba. Dzień dobry. Mam na imię Marzena, jestem siostrą Izy. Dzień dobry, mam na imię Ania, jestem przyjaciółką Izy. Przyjaciółką taką od piaskownicy, od szkoły czy od niedawna? Tak, z czasów liceum. Chciałbym ci przypomnieć, że w programie jest do wygrania 250 tysięcy złotych. Jest 6 etapów. W pierwszym etapie jest 6 pytań, stosunkowo łatwych. Po każdym etapie wygrywasz pieniądze. Najpierw jest to 5 tysięcy, potem 15, 30, 75, 125 i 250 tysięcy. Czy możemy zaczynać? Tak. Dobrze. Rozpoczynamy etap pierwszy. Małżeństwem jesteście 18 miesięcy. Powiedz mi, a moment, w którym poznaliście się? Dyskoteka? Przez znajomych? Jak to było? Nie, poprzednia praca. Pracowałam jako kelnerka, a mąż czasami wpadał tam na obiady i... I poderwał sposobem. Cię. Można tak, powiedzieć. Dobrze się rozumiecie? Tak, raczej tak. Pytanie pierwsze. Czy są dni, w których wolisz słuchać radia niż swojego męża? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Za mnie jako radiowca, starego radiowca, twoja odpowiedź bardzo ucieszyła. Naprawdę, bardzo się cieszę. Natomiast nie jestem przekonany, czy mąż tak bardzo się cieszył z tej odpowiedzi. No, radio ma tę przewagę, że można je wyłączyć. Męża bądź też... przyciszyć. Bądź przyciszyć. A męża się nie da? Nie. Kamil, to ty taki głośny jesteś? Przesadza troszeczkę. Okej, wiemy już, że twój mąż jest policjantem. Czy wiedziałaś, że jest policjantem wtedy, kiedy się poznawaliście? Tak. Przyznał się od razu, czy powiedział, czy domyśliłaś się? Czy w mundurze przychodził? Ten pierwszy raz przyszedł w mundurze. I wszystko było wiadomo? Tak. Czy wasi znajomi to również policjanci? Macie sporo znajomych w tym kręgu? Troszeczkę. Drugie pytanie. Gdyby któryś z twoich przyjaciół popełnił przestępstwo, czy poinformowałabyś o tym policję? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Twój mąż się zapewne ucieszył, Kamil. Zgadza się. Tak? Dobrze. Czy masz zaufanie do swojego męża? Ufasz mu? Nie do końca. Trzecie pytanie. Czy zdarzyło ci się wąchać ubranie męża, bo podejrzewałaś go o zdradę?
Tak. Ta odpowiedź to prawda. Iza, ale widzę, że sama się z tego śmiejesz. No bo wiem, że to jest śmieszne. Kamil, wiedziałeś o tym? Wiedziałem, no. Mam kontakt z wielu ludźmi w wielu, wielu sprawach, czy to jakieś interwencje, czy zdarzenia drogowe, więc czy inne zdarzenia po prostu, więc no nie dziwię się. Dobrze, tak jak... a powiedz mi, czy jesteście o siebie zazdrośni? Ja jestem, nie wiem jak Kamil. Wydaje mi się, że tak. Pytanie czwarte. Czy masz poczucie, że nie zdążyłaś wyszumieć się przed ślubem? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Dlaczego tak uważasz? Może nie zupełnie nawet przez Kamila. Jego już poznałam w sumie po poprzednim swoim związku, długim związku. Już od 17 lat byłam z kimś i młodość cała przeszła. Żałujesz tego? Tak. A konkretnie czego żałujesz? Tych straconych lat. Tego ci najbardziej żał. Mhm. Piąte pytanie. Czy to prawda, że spaliłaś swoje pamiętniki, by ukryć swoją przeszłość przed mężem? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Czy chciałabyś coś do tego dodać? Pamiętniki rzecz osobista i myślę, że niech to zostanie tylko dla mnie. Wiedziałeś o pamiętnikach, Kamil? Nie. Myślisz, że to dobrze, że tak się stało? Wydaje mi się, że tak. No to były jej wspomnienia, jej przeżycia, więc jeśli miała tam coś zapisane i chciała to pozostawić dla siebie, więc... Niech tak zostanie. Niech tak zostanie. Dobrze. Przejdźmy w takim razie do pytania szóstego. To jest ostatnie pytanie w tej części. Pytanie szóste. Czy bywając na imprezach z mężem, specjalnie flirtujesz z innymi mężczyznami, aby wzbudzić w nim zazdrość? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Czyli jednak zależy ci na tym, żeby mąż był zazdrosny o ciebie? Żeby zwracał na ciebie uwagę? No jasne, że tak. A czemu by nie? A ty wiesz, wyczuwasz takie sytuacje, Kamil? Tak często na takiego typu imprezy aż tak nie chodzimy, ale no, parę razy zdarzyło mi się to wyczuć. Czyli jako dobry glina wiedziałeś, co się święci. Pod kontrolą. Brawa dla Kamila. Iza, mam dla ciebie dobrą informację. Zakończyliśmy pierwszy etap. Na twoim koncie jest 5000 zł. Przypominam ci, że w każdym momencie możesz zrezygnować z gry. Możesz to zrobić również teraz, wycofać się. Pieniądze są twoje, więcej pytań nie zadaję. Czy chcesz zagrać w drugim etapie? Tak. Gramy dalej. Z tego co wiem, teraz zajmujesz się domem i dzieckiem. Często przebywasz w domu. Mhm. Tak. A jak masz chwilę wolną, co robisz? Słucham muzyki, wyciszam się. Telewizja? Też. Seriale? Też. Iza, mamy dla ciebie niespodziankę. Oto nasza niespodzianka. Dzień dobry, witam. Łukasz Proszejski, witam cię. To ja przede wszystkim to jest witam Iza. Naszą zawodniczkę właśnie. Dzień dobry, Iza. Dzień dobry. Iza, jaki jest twój ulubiony serial? Pierwsza miłość.
A ulubiony aktor? Artur. Jeszcze tak mogę powiedzieć. I co ty na to? Bardzo mi miło, przede wszystkim dziękuję. W takim razie pytanie siódme. No właśnie, teraz ja zadam pytanie, a pytanie brzmi: czy kiedykolwiek zrezygnowałaś z uprawiania seksu, ponieważ wolałaś obejrzeć odcinek ulubionego serialu? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Ja się czuję troszeczkę niezręcznie, szczerze mówiąc. To znaczy, z jednej strony mi jest bardzo miło, a z drugiej strony, no proszę o wyrozumiałość ze strony męża i gorąco go pozdrawiam. Łukasz, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że liczba twoich fanek ciągle będzie rosła. Dziękuję bardzo, życzę udanej zabawy. Dziękujemy. Dziękuję. Troszkę się zawstydziłaś tą rozmową? Troszkę. A spodziewałaś się czegoś takiego? Nie. A mąż zazdrosny? Ja wiem, że się podoba jej ten aktor, no ale ma mnie. Oglądacie razem seriale? Dobrze, w takim razie Iza, chciałbym się zapytać, jakie najbardziej filmy lubisz? Komedia. Pytanie ósme. Czy kiedykolwiek nakręciliście z mężem film z waszych miłosnych igraszek? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Do jakiego gatunku zakwalifikowałabyś to, co nakręciliście? Jak to już zostanie między nami. Ale rozumiem, że jest to film do użytku domowego wyłącznie. Tylko. Pytanie dziewiąte. Czy zamieściłaś w internecie swoje zdjęcia, na których jesteś nago? Odpowiedź to prawda. Dobrze, powiedz mi, czy znasz kolegów męża? Macie wspólnych znajomych? Tak. Mhm. Bywasz czasem w miejscu pracy? Zdarza się. W takim razie pytanie dziesiąte. Czy kiedykolwiek uprawiałaś seks z mężem w komisariacie? Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się kłamać mężowi prosto w oczy? Czy kiedykolwiek uprawiałaś seks z mężem w komisariacie? Nie. Ta odpowiedź to prawda. Kamilia, przyszedł ci kiedyś taki pomysł do głowy? Ani razu. A była okazja? Ale pomysł nie przyszedł. Okej. Okay. Chciałem ci powiedzieć, że to było przedostatnie pytanie w drugiej serii. Przed tobą pytanie ostatnie. Może chcesz się wycofać? Nie, gramy dalej. Chcesz dokończyć tę serię? Tak. W takim razie pytanie 11. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się kłamać mężowi prosto w oczy?
Ta odpowiedź to... prawda. Oklaski, oklaski są za prawdę, za szczerość. Nie sądzę, żeby były to oklaski za sam fakt. Czy chciałabyś skomentować swoją odpowiedź? Chciałabyś coś dodać do niej? Nie sądzę. Zdarzają się takie po prostu rzeczy, które wymagają tego. W tym momencie odpowiedziałaś na 11 pytanie. Zakończyliśmy drugą rundę pytań i odpowiedzi. Wyszłaś z tego wszystkiego obronną ręką. Ani razu nie skłamałaś. Na twoim koncie jest 15 tysięcy złotych. Przypomnę ci, że następna runda to są 4 pytania. Pytania pewnie jeszcze trudniejsze. Pytania, w których może mniej będzie uśmiechu, więcej zadumy, a może wstydu. I to pytanie muszę ci zadać. Chwileczkę. Ja chcę zakończyć grę. O to chciałem zapytać. O to chciałem zapytać. Kończymy? Tak. 15 tysięcy jest twoje i tak. Rezygnujesz z dalszej gry. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za szczerość. 15 tysięcy. Myślę, że resztę spraw wyjaśnicie między sobą. Dziękuję bardzo. Czy kiedykolwiek podejrzewałaś męża o korzystanie z usług przydrożnej prostytutki? Czy twoja żona jest kobietą, o jakiej zawsze marzyłeś? Czy kiedykolwiek planujesz ożenić się ze swoją dziewczyną? Może pan powtórzyć? Chciałam przeżyć coś innego. Nie tylko wychowywanie córki w domu, siedzenie. Jest po prostu coś innego, a wiadomo, pieniądze też swoją drogą. Nic mnie nie zaskoczyło. Znamy się na tyle, że ufam żonie i to, co dzisiaj mówiła, o wszystkim wiedziałem.